Szanowni drodzy Państwo, dzień dobry. To jest nowy odcinek. Jesteśmy w drodze na nowe kąpielisko niedaleko Mielna. No ale to nie jest najlepszy moment, żeby się włączać, ale pokażę Wam, co nas zatrzymało. Wypadek na trasie. Odyn w porę odskoczył, ale niestety małżeństwo wpadło na drzewo Nissanem. Na szczęście nic poważnego im się nie stało. Pan w szoku, ale nie chce się położyć na trawę. Za chwilę przyjedzie karetka. My zrobiliśmy, co mogliśmy. Zabezpieczyliśmy samochód przed pożarem i tak dalej. No i czekamy teraz na straż pożarną. Dojechaliśmy chyba na miejsce, Cygańska Dolina, także ja się tutaj czuję bardzo swojo, ale trochę nieswojo się czuję w duszy po tym zdarzeniu, bo jednak tak później się załącza taka myśluwa w głowie. Ale jesteś u siebie. Jestem u siebie, klimat za chwilę się poprawi. Od razu jak człowiek widzi jakieś takie drogowe zdarzenie, to automatycznie noga z gazu bardziej jakby uważa. I wydaje mi się, że zamiast mandatów, to tego typu fotoprzestrogi powinny być przy drogach, żeby ludzie zdejmowali nogę z gazu. Jest kąpielisko. Płatne co prawda, piątaka trzeba zapłacić. Pierwszy raz z czymś takim się w sumie spotykam. Więc ja może po prostu wejdę sobie do wody gdzieś tam poza tym wyznaczonym terenem. I tyle. Po co mam płacić za tę miejscówkę? Mało ludzi w wodzie. Pewnie przez to, że... No płatne miejscówka, nie? Ja bym wolał po prostu podjechać nad jezioro, na którym nie trzeba płacić za wjazd. Ale niemniej jednak my tutaj już jesteśmy i podejmiemy ryzyko. A może te 5 zł się znajdzie i zwróci. Tak oto zmieniliśmy lokalizację. Teraz jesteśmy już w Mielnie. Dopiero co przyjechaliśmy i trzeba wyczekać tak na wieczór, bo może pójdziemy na plażę jeszcze z detektorami coś poszukać. A tak na pewno w planie jakieś tam jedzonko czy coś. Chill out. Wóz podstawiony i nie trzeba odpalać witolca. Jadę do sklepu. Co dla pana? 4 bułki. Dobra. No się nie zabij. Dobra. Kask se kup. Trzeba będzie. Czy na szczęście, czy nie, to zaczęło się od jednogruszóweczki. A jakby kto chciał kupić albo zmienić detektor, to zapraszam na odyńce.pl. No i co my tu mamy? Nic takiego. 5 groszy. Ale tak ładnie na mnie patrzy. Oby wpadła jakaś biżuteria. No sygnał bardzo porządny, dlatego no nie było wątpliwości, że trzeba kopać. 15. No. Może nie jest to złoto, ale to miejsce daje nam jakieś tutaj wskazówki. Mamy 20 zł z okresu PRL. No i zobaczcie. To już jest druga perela. Trzecia, bo Adam też miał jedną. I to wszystko na tej wodzie tutaj wypłukane, bo jest fala wsteczna. No i to jest temat dla nas. Chyba trzeba będzie iść po sito. A ten tam co? Coś znalazł. Teraz taka moneta. 5 czegoś.
z jakimś takim tutaj wąsatym panem. Nie wiem. I srebro! Gdzie srebro? Czym właśnie tu chwali ta? Tylko fanty. Złodziejaszki drobne, rzezimieszki. Po kąpieli. Teraz troszkę ogarnąć facjatę i autko do stanu pierwotnego, bo trochę tutaj nabałaganiłem, ale nie jest tak źle. Najgorsze jest to, że ten kabel zasilający pompę do prysznica, on tutaj sięga i na ten czas muszę rozłączać lodówkę. A tutaj mam dodatkowe gniazdo, o tutaj dokładnie, gdzie podłączam ładowanie tej stacji All Powers. No ale mógłbym podłączać ten kabel od pompy. Kurde, brakuje dosłownie z 10 cm tego kabla. Będę musiał go przedłużyć. Adam pojechał na hulajnodze do centrum wrzucać film, lepszy internet. No i teraz szybko słoiczek z biedry mielone w kapuście jako posiłek numer 1 dzisiaj. No i potem lecimy do morza. Jest dzisiaj plauta, także poszukiwania w morzu. Wczoraj widzieliście, zaczęły wychodzić jakieś monety z PRL-u, także dobra puczka się tam wykonała w jednym miejscu. No liczymy, że będzie dzisiaj ciekawie dzięki temu. Jakaś chmurka się pojawiła, ale z małej chmury duży deszcz? Nie, to nam nie grozi, bo tam jest w miarę okej. Okay. Nie wiem, która to godzina, 13, 14? 13, 10, 13. Idziemy do morza. Wczoraj była ta fajna puczka, fala wsteczna. Dzisiaj jest flauta, także dogodne warunki na to, żeby znaleźć coś ciekawego. Senior już poszedł z godzinę temu. No i zobaczymy, może już ma jakieś efekty. Za chwilę go pewnie tam spotkamy na plaży. No i tak jak wczoraj, zaczyna się od PRL-u, dużego PRL-u. 20 zł. I to jest bardzo ciekawe. Sygnał 15, mógłby być złotą obrączką. Naszło trochę chmurek, ale pewnie za chwilę słoneczko i tak wyjdzie. Jesteśmy w gumie, nie wchodzimy w pianie, chociaż nie wiem, czy nie byłby to lepszy pomysł, bo się cały zgrzałem, idąc teraz z tym plecakiem i w tych woderach. Było teraz by takie orzeźwienie w piance, ale to można innym razem. No i kolejny PRL. W międzyczasie kolejne jakieś gruszówki. O, coś tu jeszcze jest. Od korkociąga chyba. Jakie? Są sygnały jakieś. Znowu 20 zł z PRL-u. Duża moneta. Może być nawet jakaś inna. Coś tu. Nie, chyba nowotka. Widzę napis. Tak, 20 zybli. Kawa klopsa. Po dwie. 20 złotówy. Ile ja mam tego PRL-u dzisiaj nakopane? I co ja z tym zrobię? Zostawię gdzieś tu w mielnie, bo nie będę zabierał do domu. Bo jak wiecie, za dużo tego mam. Nie chcę już tego. Współczesna złotóweczka. Kasę trochę nadrabiam teraz. Może do dwóch dyszek dobiję. Tylko klucz od chałupy. Już myślałem, że może jakieś sreberko będzie. Ale nie. 5 zł. Współczesny, ale zjedzone fest. Czy można znaleźć w Bałtyku w Mielnie drzwi od pieca? No to najprawdopodobniej są drzwi od pieca. Kto to widział? Masakra. Adam! Drzwi od pieca! Jakieś drzwi od pieca!
17. W normalnych warunkach byłby to sygnał 5-groszówki, a będzie to 2 złote z PRL-u. Chociaż przeważnie dwójka z PRL-u daje 16, to na 17 też wskazuje, w morzu zwłaszcza. A nie. Ucha. Jest ucha. Sygnał 19. No to teraz albo współczesne 2 złote, albo jeśli chodzi o PRL, to nie pamiętam, ale chyba 5 zł z PRL-u, tak. I udało się podkopać za pierwszym razem. I czy będzie to współczesne 2 złote? Dowiemy się już za chwilę. Widzę monetę. I co to jest? 5 zł z PRL-u, tak jak mówiłem. Nawet nie podejdzie, nie? I kolejna dziesiątka z PRL-u. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, podobno, tak? Nie. Nie? No to nie. No generalnie co, nie można powiedzieć, że jakaś tam klęska, bo jakieś sygnały były, coś tam udało się powyciągać, ale ja nie mam żadnej biżuterii i dla mnie to jest bardzo słaby wynik przez to. Tak, bo nie wiem, ile tej kasy było. Jeden zdechły srebrny pierścionek by uratował dzień. No i pora teraz na jakąś szamkę, już troszkę głodny jestem. Chyba na hulaszce podjadę do Biedry i coś sobie dzisiaj zrobię takiego domowego. Grill się teraz dzieje. Pan Leszek przyjechał. Dzień dobry. A ja robię podsumowanie. 45 sztuk monet i 14 zł współczesnego bilonu. Trochę tutaj jakichś takich gratów, jakieś tam śruby. Jakaś nawet świeca to jest zapłonowa. Chyba tak. Destrukt z scyzoryka i ćwiara od jakiegoś samochodu. Co ja mam takie czarne łapy? Nie, to tak w kamerze tego wygląda. Chociaż mogą być tak opalone już. I kluczyk, kapsle, standard. I później wystarczy go tylko pomieszać i rzucić. To ciśnienie tak rozsadzało tą butlę. To był granat normalnie, to wiesz, to można było... Trzy kilometry marszu za nami. My jesteśmy bliżej Unieścia, także do Mielna ze 3-4 kilometry. No, szukamy polomarketu. Widzę tam jakiś inną spółdzielnię. Panie Komórczak, ty jesteś Komórczak, cały czas na telefonie. Jak idziemy tą drogę, 3-4 kilometry marszu, cały czas na telefonie. Polomarket, za ile? Zaszliśmy na miejsce, ale jeszcze druga część tej misji, czyli droga powrotna. Zakupki zrobione i kupiłem sobie bryle, żeby nikt nie wiedział, gdzie ja się dokładnie gapię. Jakie fajne obłoczki. Tu jakiś muzyczny dzisiaj dzionek się taki zaczął, każdy w swojej muzyki słucha. Ja za chwilę jadę na hulajnodze do sklepu po bułeczki, takie tam rzeczy. A Adam nagra to wszystko z drona. Hulajnoga tutaj, o mój ulubiony perfum Red Chrome z Biedronki, 16 zł. A jaki zapach prawdziwego mężczyzny. To jest to. Felicità.
Naładowała się coś? No nie wiem. Kululuśku? Kilowat. Panie Leszku, jest misja challenge na wieczór. Wyścigi na ćwierć mili. Ja na hulajnodze, pan na rowerku. Dobra. I gramy o piwo. O co faceci mogą grać? Do ile ona się rozpędza? 35. To nie gram. Czemu? Bo nie gram. A ten rower ile? 30, bo jest blokada. Aha, kaganiec ma. Ale po tym można wiesz. Blokadę ma. Ma taki kaganiec? Do 30 km ma na blokada jest założona. No dobra, robimy wyścigi. Nie? Były chyba 3 czy tam coś. Teraz wam pokażę, jak zasuwa Kukirin G3. Na kamerze może nie widać, bo trochę tak podskakuje, widzę obraz tutaj. Ale cyfrowy wyświetlacz, tutaj fajnie wskaźnik, ile jeszcze zostało baterii. I chyba 3 godziny się ładuje do fulla. No 35, prędkość maksymalna. Najistotniejsze informacje. Waga. Pakujemy się i lecimy na plażę. A jednak mnie wpuszczają trochę. Osadzony ma prawo zachować milczenie. Tak jest. No jest ciężko. Jest ciężko. Jest ciężko, tak. Bo ja tutaj nie widzę ciebie. Jak to tutaj w tym Mielnie wygląda? Gdzie są ludzie? Na plaży też ich nie ma właśnie. Drożyzna ich zostawiła w domu. Te lampy są tak wykrzywione, że to w GoPro wygląda jakby to one były jeszcze bardziej takie banany. Te lampy. Falstart, jeśli chodzi o poszukiwania tutaj w Mielnie, dlatego że jest duża fala. No i szybko podjęliśmy decyzję, żeby przemieścić się nad jezioro. Jest tutaj pół godziny drogi stąd jezioro Hajka, tak się nazywa. Widziałem 2 ciekawe zejścia na Google Maps i jedziemy zweryfikować. I nie mamy żadnych założeń, żadnych tam większych planów co do tego miejsca. Jeżeli okaże się nieciekawe, to po prostu będziemy mieli wycieczkę. Kupimy jednorazowego grilla, że w razie niepowodzenia to po prostu sobie umilimy czas kiełbasą z grilla. Przyjechali i musimy wracać. Na wakacje. Nie ma tutaj tego kąpieliska, które wyszukałem i musimy objechać. Ale nie wiem, czy tam po drugiej stronie jeszcze tam czasem czegoś nie ma, jakiegoś zejścia. Widać taki prześwit. Tam jest widać. Ale jest po drugiej stronie i tam musimy się dostać. Musiałem prowadzić nawigację. Tak się ułożyło, że nawigacja nie chciała znaleźć drogi i kazała samochodem wpław przez jezioro. Jesteśmy na miejscu. Tak wygląda to zejście. Nie jest zbyt duże, ale chyba jedyne nad tym jeziorem. No, zgniót pomidora i banana zjadł za karę. No. Takie miejsce dosyć przedziobane, ale udało się znaleźć srebrny. To jest ten różaniec. Ma tutaj krzyżyk i 10 paciorków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Taki różaniec. Blaszka wędkarska i to chyba ostatni fant, bo wychodzimy. Za wiele się nie dzieje. Nawet ładnie tutaj. Ale no nie było za ciekawie. Co prawda wpadła obrączka, ten różaniec, a tam dalej na wprost widać jest jakaś zapora wodna. Szkoda, że tylko jedno kąpielisko tutaj jest, a w okolicy mało jezior. Wracamy do Mielna. Można powiedzieć, że takim przypadkiem trafiliśmy nad jezioro Czarne, Borowinka. Ile tu jest wiary i my tutaj przyjdziemy się kąpać i przyjdziemy poszukiwać. Tak, widać ślady starego pomostu. No i zmieniamy miejscówkę, zostawiamy Mielno, przyjeżdżamy tutaj. Jest fest internet. O, tam jest fajne takie zejście. No, mamy już wieczorek i teraz sobie nadrabiam YouTube'ka. Jest bardzo duszno. Mam otworzone drzwi te boczne, przesuwne i rozciągnąłem moskitierę. Żadnych komarów już nie ma, wszystkie wybiłem. No i widzimy się rano. I rano lecimy nad to jezioro, które wam pokazywałem. To jezioro Czarne. Dzisiaj zostaliśmy jeszcze na miejscu, bo nie było
sensu jakby na hura tam zasuwać. Jutro zapowiadane są burze o godzinie mniej więcej 17. No i rano ma być jeszcze mega upał, no to ludzie się będą oczywiście tam kąpać, bawić, a jak przyjdzie ulewa, to po ulewie zaraz wbijamy tam na poszukiwania. 8 rano, tak patrzę, chyba pora już coś z mortką zrobić, ładnie się ogolić. Tak widzę, że zachmurzenie jakieś występuje. A nie, słoneczko próbuje się przebić. Kawusia, ząbki i trzeba będzie stąd się ewakuować nad jeziorko. No. Drobne porządeczki. Kawa, jak widzicie, tam się rozsypała. Ale jest odkurzacz. Pożyczony od pana Leszka. Lecimy z tym światem. Zabieram się za to i zabieram. Układam sobie tak tematycznie jakieś tam kosmetyki w jeden koszyk. Cała kablanina, jakieś mikrofony, różne tam pierdoły, żeby też w jednym było. Tutaj są, o, tutaj też widzę tą kawę. Trzeba wszystko ładnie wysprzątać. Jak widzicie, trwają modernizacje. Z szafek, tutaj ta jedna, widzicie, taki banan się zrobił. Trudno, to w niczym nie wadzi. Tutaj koszyki będą zamontowane na rzepy. U góry będzie ta szkatuła, która była tam, na blacie. Będzie teraz zabezpieczona rzepami, przyklejona, żeby nic nie wylatywało. Tak samo ta stacja All Power Sam też zostanie tak zamontowana w ten sposób. I ten koszyk, że nic na zakrętach nie poleci. Potrzebuję super glue, w tym celu odpalam hulajnogę i lecę do sklepu, a przy okazji do fryzjera. Powrócony od fryzjera i teraz montowanie półeczek. Pan Leszek wymyślił patent z tą tutaj tasiemką, żeby to się nie otwierało w czasie jazdy. Cyk. I to zda egzamin. Od spodu trzy paseczki dwustronnej taśmy. Wykrywacz na bok. Cyk. Trzeba tylko odkleić te. No. Ja gorąco. Panie. Bardzo dobra robota. Mordka ogarnięta. Fryzjer był. No dobra, ładowanie sprzętu, ogarnianie, pakowanie i za chwilę stąd lecimy nad jezioro Czarne Borowinka. Ale nie wiem, czy tutaj do Mielna jeszcze wrócimy, to się okaże. Ten odcinek dobiegł końca. Jak Wam się podobało, no to zostawcie łapę w górę, napiszcie komentarz. No i subskrypcja obowiązkowo, tak żebyście wiedzieli na bieżąco, co się dzieje tutaj w Brygadzie Kryzys. No i widzimy się w następnym odcineczku. Bye!